dobry, witamy widzów Racjonalisty TV. Dzisiaj naszym gościem, nie po raz pierwszy, jest Zbyszek Szczęsny z koalicji ateistycznej, ale nie będziemy mówić przynajmniej nie głównie o koalicji ateistycznej. Przyczyną, czy no przyczyną powiedzmy tego, że akurat dzisiaj rozmawiamy ze Zbyszkiem, jest fakt, że kilka dni temu w Gazecie Wyborczej ukazał się jego artykuł pod tytułem Archaiczny Polski Kościół. Artykuł od redakcji. Artykuł od autora. Jeszcze ode mnie. Uważam, że sam fakt, że w Gazecie Wyborczej ukazał się taki artykuł, jest godny odnotowania, chociaż oczywiście Wyborcza od ponad 10 lat, od śmierci papieża, publikuje sporo materiałów różnego rodzaju krytycznych wobec Kościoła, a również wobec religii. To moim zdaniem przełomem była właśnie śmierć papieża, a potem ukazanie się książki Dawkinsa Bóg urojony. Ale artykuły te do tej pory, na ile ja starannie wyśledziłem sytuację, publikują albo dziennikarze Wyborczej, albo osoby jakoś tam związane z Gazetą Wyborczą. Wydaje mi się, że to jest pierwszy przypadek, kiedy osoba krytykująca Kościół jako działacz organizacji ateistycznej, antyklerykalnej i tak dalej, został zaproszony i dopuszczony na łamy. Co samo w sobie moim zdaniem świadczy, jest kolejnym świadectwem słuszności mojej tezy, którą głoszę od mniej więcej roku, o tym, że w Polsce dokonuje się rewolucja ateistyczna. Ale żeby nie przedłużać wstępu, chociaż mam na to ochotę, przejdźmy może do rozmowy, żeby to jednak nie był mój monolog. Chciałem ci powiedzieć już po tym, co tutaj wyraziłem, po tej radości, wyraziłem z faktu, że artykuł się w ogóle ukazał, że jednak nie zgadzam się z jego główną tezą, która tu nie jest eksplicite wyłożona, przynajmniej tak jak ja ją rozumiem. No ale jakoś ją dostrzegłem i zaraz się okaże, czy na ile się zgadzasz z tym, że to w ogóle jest główna teza tego artykułu, czy główne założenie może raczej niż teza. No a potem artykuł składa się z bardzo wielu różnych akapitów, w których są wyrażane różne myśli na różnym poziomie ogólności, więc tam z jednymi się zgadzam, z drugimi się nie zgadzam, ale w tej rozmowie chciałbym się skupić na tych, z którymi się nie zgadzam, bo wtedy jest dyskusja ciekawsza. Chociaż może się zdarzyć, że z rozpędu porozmawiamy o czymś, co do czego zgadzamy się w pełni albo w jakimś stopniu. Ja może tylko wejdę ci w tak, słowo. Tak, bardzo proszę. Jedną rzeczą, mianowicie wydaje mi się, że trochę zbieg okoliczności stworzył okazję do tego, że ten artykuł się ukazał. To znaczy, to nie jest wcale tak, że ja dostrzegam wiodących publikatorach polskich jakieś szerokie otwarcie na odmienne od tego mainstreamu, w sumie dosyć prokatolickiego poglądy. Tylko, że tak się złożyło, że właśnie mamy Światowe Dni Młodzieży, kiedy ten artykuł się okazywał, to właśnie dopiero co miał przyjechać do Polski papież Franciszek i w związku z tym Pewna została otwarta możliwość użycia tego prawdopodobnie jako okazji do pewnej polemiki właśnie z tym, co się w Polsce wyrabia, jeśli chodzi o jego usytuowanie Kościoła w Polsce. No i było kilka artykułów krytycznych, prawda? Tutaj są zmiankowane artykuły Ojca Ludwika Wiśniewskiego z Tygodnika Powszechnego i drugiego dominikanina, Ojca Dostatniego w Gazecie Wyborczej. Potem się jeszcze okazał tekst profesora Woleńskiego. Także ja się wstrzeliłem tutaj w pewien taki cykl i prawdopodobnie dlatego ten zaszczyt mnie spotkał, że publikacja się ukazała. Nie, bardzo możliwe, że jest tak, jak mówisz, ale z mojej perspektywy takiej wieloletniej, 25-letniej blisko, to jednak jest sam ten fakt, to o czym powiedziałeś, że ukazała się cała seria artykułów bardzo krytycznych, czy
napisanych przez kościelnych insiderów, krytycznie myślących, czy przez osoby właśnie spoza Kościoła, świadczy o tym, że w Wyborczej zaszła ogromna zmiana, może nie w porównaniu z tym, co tam się działo, co na łamach Wyborczej innych tych mainstreamowych, nawet liberalnych gazet się dzieje w ostatnich 5 latach, ale w porównaniu z tym, co było 12, 13, 15 i 20 lat temu, przełom jest zupełnie zasadniczy. Ja z takiej perspektywy dokonuję tej diagnozy, o której mówię, już nie chcę w kółko powtarzać tego głównego terminu. No właśnie, co do tego głównego założenia, które tutaj wydaje mi się, że autor przyjął. Otóż wydaje mi się, że to jest takie założenie traktowane przez wielu ateistów i działaczy krytycznych wobec Kościoła i religii ostatnio jako oczywiste, że mianowicie w ostatnich miesiącach wręcz w Polsce wpływy Kościoła jakoś gwałtownie wzrosły i że zagrożenia związane z tymi wpływami gwałtownie wzrosły. I to, bo warto zaznaczyć, że choć artykuł jest w dużej mierze ateistyczny albo krytyczny wobec Kościoła, to tu stawiasz wprost tezę, że głównie cię interesuje jakby sytuacja polityczna w Polsce i zagrożenia dla państwa polskiego wynikające z tych wpływów Kościoła. Otóż moim zdaniem to jest błędne założenie, które no, oczywiście nie wzięło się z sufitu, wzięło się stąd, że PiS doszedł do władzy i że faktycznie, tak jak tutaj piszesz, mamy do czynienia z jakimś sojuszem tronu i ołtarza. Tyle, że ja nie zgadzam się co do jakby szczegółów tego sojuszu i co do roli, jaką ołtarz w tym sojuszu odgrywa. Stąd te zagrożenia, o których tutaj piszesz, wydają mi się wprawdzie realne, w jakiejś mierze realne, ale w ogóle nie dlatego, że Kościół zaczął odgrywać jakąś większą rolę niż dotąd. A wrażenie to powstaje stąd, no, że rząd pod niektórymi względami popiera Kościół, głównie w ten sposób, że daje mu duże pieniądze, tam pod różnymi pretekstami, no, co jest faktem, no bo jakoś musi kupić sobie to poparcie Kościoła. Ale chciałem zacząć, żeby naprawdę spróbować przejść do rozmowy. Poza tym, Zbyszku, gdybym miał z tym dzisiaj jakieś wyjątkowe trudności, to proszę wchodź mi w słowo, tak jak to raz zrobiłeś. Ja to bardzo lubię zawsze. Więc chciałem zacząć od tego, że uważa się, i ty też o tym piszesz, że PiS wygrał wybory w dużej mierze dzięki poparciu Kościoła. Moim zdaniem tak w ogóle nie jest, a jakimś poważnym, no może nie dowodem, ale argumentem na rzecz tej mojej hipotezy czy tezy, jest to, że Kościół popiera PiS, odkąd istnieje, przez ostatnich tam 7 czy 8 lat od utraty władzy, po tym krótkim okresie sprawowania władzy w latach 2005-2007, Kościół cały czas popierał PiS i PiS przegrywał wszystkie wybory, prawda? Nie nastąpiło pół roku temu żadne jakieś nadzwyczajne wzmożenie tego poparcia. PiS moim zdaniem wygrał wybory z zupełnie innych powodów niż to poparcie Kościoła. Tak, to widzę, więc tutaj właściwie powtórzymy sobie taką rozmowę, którą korespondencyjnie właśnie z profesorem Woleńskim odbyłem, który bardzo podobną tezę tutaj wygłosił, tylko że na piśmie. I oczywiście ja tak co do meritum się mogę zgodzić, no że właściwie tak, tylko że to, że to poparcie nie uległo jakiejś radykalnej intensyfikacji, nie zmienia, że odegrało ważną rolę, prawda? Czyli raczej inne czynniki, które do tej pory funkcjonowały w polskiej polityce, powstrzymywały, moim zdaniem, tę synergię przed materializacją taką wyborczą, prawda? Natomiast kiedy one uległy osłabieniu, to ten charakterystyczny właśnie w Polsce sojusz tronu i ołtarza, czyli dzisiaj mówimy tronu i ołtarza, wcześniej formacji prawicowych i Kościoła, który wykracza moim zdaniem dalece ponad to, co w takim standardzie nowocześnie rozumianej liberalnej demokracji jest do przyjęcia, stworzył warunki do tego, że to zwycięstwo prawicy nie jest typowym takim zwycięstwem, jak dzisiaj często widzimy wyniki wyborów, prawda, że ileś procent, tylko jest naprawdę zwycięstwem bardzo wysokim i dającym prawicy pełnię władzy.
Znaczy jeszcze chciałbym jakby uszczegółowić ten wątek różnicy zdań między nami, chociaż widzę, już zarysuje się jakiś obszar, nie wiem, czy aż porozumienia, ale zbliżenia stanowisk, bo powiedziałeś, że ten rola, jaką Kościół odegrał w wyniku wyborów, jest ważna czy duża, ale właśnie chciałem się zastanowić nad tym, jak ważna, no bo tak jak przed chwilą już raz powiedziałem, Kościół popierał PiS cały czas i PiS przegrywał wybory i przez ostatnich 7 czy 8 lat poparcie dla PiS-u zwykle wynosiło około 20%, co no, w wyborach ono wzrosło wśród tych, którzy w ogóle głosowali, niemal dwukrotnie. Moim zdaniem właśnie z powodów tych socjalnych z jednej strony, a z drugiej strony zmęczenia po prostu i rozczarowania władzą Platformy, czy liberałów. No i ciekaw jestem, na ile ty oceniasz, że w tych ostatnich wyborach, czy w ogóle w wyborach, w których no między innymi PiS startuje oczywiście, jaką rolę odgrywa to w poparciu Kościoła? Jaka to jest część? Odwróćmy teraz pytanie. To znaczy, jeżeli na przykład popatrzymy na... bardzo prosił, żebyś na to pytanie też odpowiedział. To jest odpowiedź, tylko taka trochę arybu. Jeżeli popatrzysz na przykład na sytuację polityczną teraz, czyli minęło 9 miesięcy od wyborów, mamy pewną już jasność, jak rozkładają się nastroje społeczne już po ustabilizowaniu takim powyborczym, no to widzimy, że dalej pozycja prawicy jest właściwie niezagrożona i że ze strony, przynajmniej ja tak to widzę, opozycji nie wykształciła się żadna konkurencyjna narracja, która jest w stanie uwieść wyborców, uwieść elektorat. Raczej, i odnoszę wrażenie, jestem gotów go tutaj mocno bronić, że wszystko, na co w tej chwili stać opozycję, to czekanie na jakieś zasadnicze potknięcie prawicy, nie wiem, kryzys ekonomiczny, wybuch komety, trudno mi powiedzieć co, prawda? A więc ten brak alternatywnej narracji pokazuje tak naprawdę, do jakiego stopnia mamy do czynienia z monopolizacją strefy pojęć, które obracają się w sferze publicznej przez język wypracowany dzięki prawicy przy wsparciu Kościoła, wsparciu ze strony i aparatu pojęciowego, zaplecza aksjologicznego, także i autorytetu, który pozwala właściwie oprzeć wiele takiej buty prawicowej, jeśli chodzi o uzasadnienie etyczne pewnych sytuacji, właściwie na tej zasadzie, że nie musimy się tłumaczyć, bo alternatywne narracje nie mają moralnego prawa do egzystencji tutaj. Nie wiem, czy czytałeś też w Wyborczej, parę dni temu ukazał się reportaż z jakiejś wsi podhalańskiej, uznany już w internecie przynajmniej za bardzo ważne, ja też myślę, że ważne, bo pokazujący, chodzi o to, że jest to jedna z tych wsi, w których poparcie dla PiS-u jest no 90% mniej więcej. Zdaje się, że tam są dwie takie wsie i dziennikarka, chyba kobieta właśnie, Wyborczej pytała tam ludzi o to poparcie, czy to się zmienia i dlaczego w ogóle na PiS wszyscy, prawie wszyscy. No i wszyscy mówili tylko o jednym, o programie 500+, o pieniądzach, które dostali i o tym, jaką rolę w ich życiu to odegrało. Nikt nic nie mówił o żadnej narracji etyczno-aksjologiczno-innej, że właśnie inna forma demokracji być może w Polsce powinna, no, tak jak to sugerujesz... Być może no właśnie... No tak, ale jest, czy właśnie nie to było decydującym elementem, plus ewentualnie zapowiedź jeszcze niespełniona powrotu do dawnego wieku emerytalnego. Powiem ci przy okazji, że nawet osoby z Towarzystwa Humanistycznego, zawodowe filozofki, które już tęsknią do emerytury, bo są zmęczone uprawianiem zawodu nauczyciela akademickiego, wcale się nie dziwię, powiedziały mi, no z tego co mi wiadomo, nie głosowały w końcu na PiS, ale powiedziały, że na serio to rozważają tylko z tego powodu, że dzięki temu wcześniej przejdą na emeryturę. Czyli znowu nie wzgląd jakiś szeroko rozumiany aksjologiczno-polityczno-filozoficzny, tylko praktyczno-życiowy. Czy nie sądzisz, że to jednak rzeczywiście ten wzgląd decydował
I tu nie chodzi o żadne narracje konkurencyjne, bo jednak ta strona antypisowska, już zostając przy języku narracji, który nie jest moim językiem, no owszem, nie tyle wypracowała, ile stosuje pewną narrację alternatywną wobec pisowskiej, czyli taką prodemokratyczną. To jest wszystko, co na razie są w stanie z siebie, powiem nieelegancko, ale dlatego, że oni rzeczywiście się tutaj kompromitują moim zdaniem, wydzielić siebie, tylko jest ta kwestia, bardzo ważna kwestia obrony demokracji, ale niedostateczna, no ale jednak jest. W środowiskach inteligenckich to jest chyba... Program 500+ jest oczywiście bardzo taką mocną kartą tego rządu. Nie jestem ekonomistą, w związku z tym nie chcę go oceniać pod tym kątem, czy jest on merytorycznie poprawny, czy stać nas na to. Natomiast jest to program, który wyrasta jednak z pewnej głębszej myśli, którą prawica tutaj od pewnego czasu forsuje, mianowicie, że ten demokratyczno-liberalny front antypisowski, który tak tutaj będziemy się tego terminu trzymać, który wcześniej był u władzy, no jest tak naprawdę z gruntu antynarodowy, elitarystyczny i niechętny temu, aby ten lud polski no tak naprawdę wesprzeć, prawda? Czyli ten program 500+ jest takim programem bardzo, bardzo proludowym, pokazującym, że aha, można, prawda? Czyli że nie chodzi o to, że to jest 500 zł ma aż takie znaczenie, choć z pewnością ma, ale na przykład 600 by miało jeszcze większe znaczenie. Chodzi o to, że rząd pokazał, że po prostu ma wolę polityczną, którą jest gotowy realizować, podczas gdy alternatywne partie w zasadzie takiej woli nie mają i są niechętne, po prostu dryfują w pewnej strefie poprawności politycznej, która jest wyznaczona przez rynki finansowe. Ale teraz dlaczego sobie na to mogli pozwolić, prawda? Pozwolić wbrew często tutaj różnym głosom właśnie ze strony ekonomistów, ze strony tych rynków, ale ponieważ za nimi stoi ten autorytet, o którym mówiłem, prawda? To zapewne byłoby daleko trudniejsze do przeprowadzenia, gdyby nie to, że oprócz czystego ekonomicznego elementu, który można było łatwo zgasić, mówiąc, prawda, ale za chwilę będziecie musieli 1000 zł oddać, prawda, bo to się nie zbilansuje, gdzie potężny front takiej mocy, prawda, i każdym kolejnym gestem tej pogardy, którą się opozycja spotyka co chwilę, prawica pokazuje, nie, my realizujemy program, ponieważ za nami stoi pewien autorytet moralny i mamy prawo do tego, żeby tę naszą wolę uzewnętrznić. O tym chciałem tutaj pokazać, prawda? Z jednej strony to jest oczywiście interesujące, bo i o tym pisałem w pierwszej części mojego artykułu, że pewne zmiany polityczne, które tutaj prawica z dużą niechęcią opozycji próbuje przeprowadzić, mogą nawet mieć sens, prawda? Ten model westminsterski nie jest taki od rzeczy, chociaż jest mniej pluralistyczny niż reprezentatywny, niż model konsensualny, który mieliśmy w Polsce do tej pory realizowany. Ale to wszystko jest przeprowadzane jakby w pakiecie. I gdyby to było tylko to, ja bym tutaj tak nie marudził, prawda? Tylko, że to jest przeprowadzone razem z pewnym... Nie marudzisz, stawiasz tezę pewną. W pewnym pakiecie, że jakby z tymi zmianami dostajemy jeszcze coś, co jest takim kukułczym jajem, które uważam, że jest niebezpieczne, prawda? Czyli, że lud został kupiony przez 500+ i pewnym taką obietnicą zrealizowania woli, która do tej pory była cały czas tłumiona, ale że z realizacją tego programu dostajemy jeszcze coś. To coś jest, uważam, niebezpieczne dla polskiej racji stanu. To ja się zgadzam, że jest niebezpieczne dla polskiej racji stanu i nawet jeszcze bardziej dla naszych indywidualnych wolności i praw oczywiście. Tylko chodzi mi, i być może to jest mój główny cel w naszej rozmowie, żeby jakby zmierzyć to zagrożenie, żeby ocenić moim zdaniem trafniej niż wydaje się to robić w tym artykule, bo wprost
Nie mówisz, jakie to jest wyrażone w liczbach, powiedzmy, przybliżeniu, chociaż zagrożenia. Ja właśnie do tego chciałem dojść, do tego zmierzam cały czas. Nie wiem, czy oglądałeś taką rozmowę, która się ukazała w naszej telewizji parę miesięcy temu z Janem Hartmanem w Krakowie, kolega prowadził. Tam między innymi Hartman mówi, że Kaczyński nie cierpi, dokładnie tak się wyraża, Kościoła i powołuje się na źródła sejmowe, ludzi, którzy tam mają z nim od lat do czynienia i którzy w Sejmie wieczorami, tam jak się w barze pije piwo, to są wszyscy obecni pisowcy i panikotowcy. Sam dwa razy uczestniczyłem i sam byłem bardzo zdziwiony, że właśnie wszyscy tak wspólnie piją i są świetnymi kumplami. Więc moja ocena nie insidera jest podobna, bo pamiętam z grubsza lata właśnie 2005-2007, ten krótki okres sprawowania władzy przez PiS i pamiętam, że wtedy PiS zainicjował ostrą lustrację w Kościele, co gdyby Kaczyński jakoś lubił, cenił Kościół naprawdę, a nie tylko jako politycznego partnera trochę przydatnego, właśnie nadal nie wiem jak bardzo przydatnego, to by tego nie robił, a moim zdaniem on już wtedy to zrobił po to, żeby Kościół sobie podporządkować tak naprawdę, żeby pokazać, słuchajcie, my was potrzebujemy, ale uważajcie, bo mamy na was bat, być może nie jeden, ale wtedy tamten jeszcze odgrywał sporą rolę. I wydaje mi się w ogóle, że ta relacja między Kościołem a obecnym rządem jest tego rodzaju, chcę powiedzieć, cofnąć się na chwilę do lat 20. i 30. XX wieku, bardzo mi przypomina relację między Mussolinim i Watykanem ówczesną, gdzie z jednej strony antyklerykałowie tacy, którzy na tak zwaną siłę doszukują się w każdym faszyście sympatii kościelnych. Wykazują, że to Mussolini uratował Kościół, bo przyznał mu jakąś ogromną dotację jako odszkodowanie za utratę państwa kościelnego i tak dalej, i tak dalej. A inni historycy, którzy w mojej ocenie, ale też chyba naprawdę starają się dostrzec wszystkie aspekty tych relacji, zwracają uwagę, że owszem, były pakty laterańskie, były te pieniądze dla Kościoła i tak dalej, ale potem Mussolini w gruncie rzeczy podporządkowywał sobie Kościół, szczególnie w tych dziedzinach, które go szczególnie interesowały, czyli na przykład w edukacji, nie liczył się z Kościołem, ostro rywalizował, a nawet odbierał Kościołowi pewne prawa w praktyce, nie w oficjalnych oświadczeniach, bo też mu było potrzebne poparcie Kościoła, przynajmniej w pierwszych latach. To jest podobna sytuacja, tym bardziej, że formacja jest podobna. Z pewnością jest coś na rzeczy, prawda? Nie można tej sytuacji widzieć statycznie. To jednak jest pewna gra buldogów pod dywanem, walka buldogów pod dywanem i to, co opowiadałeś, to sprawa arcybiskupa Wielgusa budziła spory ferment w Kościele, bo przecież jak tak można, przecież szacowny duchowny, prawda, że przy okazji współpracował, zapomnijmy o tym lepiej. Takie były głosy. PiS tutaj przeprowadził jednak ten atak dosyć skutecznie. Nie jestem pewny, czy to już był PiS, czy jeszcze Porozumienie Centrum tak do końca, ale... Ja też nie, ale chyba PiS. Tak, ale niech już będzie. W każdym razie ta sama formacja, prawda? Nie w sensie formalnym, ale takim kulturowo-politycznym. Potem mieliśmy pewien rewanż ze strony ojca Rydzyka, więc oczywiście tutaj ten walka o dominium władzy cały czas postępuje, ale czy to ma jakieś znaczenie dla nas, prawda? To znaczy... To zaraz przejdziemy do szczegółów. Moim zdaniem jest tak, że jedna i druga strona siebie nawzajem potrzebują i chociaż rzeczywiście walczą, żeby wyrwać z tego układu jak najwięcej dla siebie i zachować najwięcej swojej własnej wolności decyzyjnej, to niemniej jednak odbywa się to kosztem państwa, gdyż państwo jest zakładnikiem tej walki o władzę tak naprawdę w tym momencie. Plus, zwracam uwagę, że jakby nie patrzeć, Jarosław Kaczyński
jest już politykiem tak zwanego starszego pokolenia. Jeżeli popatrzeć na formację intelektualną i emocjonalną młodszego pokolenia działaczy PiS, to ich uwikłanie w kościelne interesy momentami mnie przeraża. To znaczy, no jak widzę z tego środowiska feudalne wręcz uzależnienie od misji kościelnej, jestem tym głęboko zaniepokojony, a śledzę wypowiedzi różnych właśnie polityków i działaczy społecznych prawicy na Facebooku i w mediach społecznościowych, także mam okazję przypatrzeć się i to rośnie nam cała kadra ultrakonserwatystów, ultramontanistów tak naprawdę bym powiedział. Nie, tylko znowu pytanie jest, jak duża to jest grupa i czy bez Kaczyńskiego cała ta formacja razem z tą grupą, o której mówisz, miałaby jakieś wpływy polityczne, czy byłaby w stanie choćby sformować koalicję rządzącą, co do tego mam bardzo duże wątpliwości. Ale chciałem przejść, żeby jakby może lepiej pokazać, co mam na myśli na konkretnych przykładach różnych procesów czy zjawisk politycznych, o których piszesz. Najpierw chciałem odnieść się do tego, co piszesz o zagrożeniu autorytarnym. Że ja w pełni podzielam twoją ocenę, że jesteśmy nawet gorzej. Uważam, że już właściwie doświadczamy autorytarnej władzy pod niektórymi względami, a w najbliższym czasie to zagrożenie autorytarne prawdopodobnie się znacznie zwiększy, odkąd Macierewicz zacznie werbować do tych oddziałów obrony terytorialnej wszystkich chętnych, w tym zorganizowane grupy ONR-owców, bo już wprost powiedział, że to nikomu nie przeszkadza, że właśnie takie zagrożone grupy. Także to zagrożenie stanie się już naprawdę podobne do tego, co działo się we Włoszech Mussoliniego i w innych totalitarnych, czy co najmniej autorytarnych i totalitarnych krajach. Ale znowu mam pytanie, na ile to ma związek jakikolwiek z Kościołem? Bo no, sam Macierewicz, jego stosunek do Kościoła jest on wysoce problematyczny. Wiadomo, że środowiska liberalne twierdzą, że w korze on był zwolennikiem lewicowej rewolucji, Che Guevary i tak dalej, że był ochrzczony dopiero jako dorosły człowiek chyba w czasie stanu wojennego, czy chyba w latach 80. On wprawdzie temu zaprzecza, ale nie wiadomo, co o tym myśleć w gruncie rzeczy. I też, no, moim zdaniem, z nim jest tak, jak z wieloma takimi rewolucjonistami autorytarnymi, czy protofaszystami właśnie, że on dąży do umocnienia jakiejś tam formy autorytarnej władzy PiS-u, bo on jest takim protofaszystą. A tu właściwie wpływy Kościoła w jego wypadku, moim zdaniem, są... Znaczy Kościół, znowu tak jak u Mussoliniego, jest narzędziem, które mu pozwala dotrzeć do jakiegoś tam procenta ludzi, którzy będą to popierać, ale w gruncie rzeczy, moim zdaniem, on po prostu traktuje Kościół czysto instrumentalnie. A nie jest to tak, że to Kościół, nawet zresztą niektórzy w Kościele się odcinają od tych takich najbardziej radykalnych na Macierewicza. Ja bym chciał zrozumieć właściwie, jakbyś zdefiniował w takim wypadku korzyść Kościoła. No, to znaczy, w jakim zakresie, na przykład, jeżeli mówisz, że Macierewicz czy ktoś inny nie zależy od Kościoła, że realizuje własne cele, używając Kościoła jako narzędzia, no to ja rozumiem, że Kościół nie jest takim młotkiem bezwolnym, tylko daje się używać, prawda? Jednak tak. W jakimś sensie jest to relacja obustronna. I teraz, jeżeli łatwo dostrzegasz korzyści ze strony władzy, prawda? Natomiast może byśmy zdefiniowali korzyść po stronie Kościoła, to wtedy nam będzie łatwiej ustalić, dlaczego ta relacja następuje i o co w tym chodzi. No po pierwsze jest taki ogólny, może nie tyle cel, co potrzeba ludzi Kościoła, jak być blisko władzy, przy władzy i przynajmniej tworzyć iluzję wpływu. To być może nie dotyczy całego Kościoła, ale niewątpliwie, zwłaszcza w polskim Kościele, tym w tytule jest archaicznym, jest spora grupa ludzi, którzy mają po prostu taką potrzebę autorytarną. Plus, patrząc z perspektywy konkretu politycznego, no niewątpliwie Kościół liczy na to, że załatwi parę swoich spraw
głównie prawdopodobnie na totalny zakaz aborcji, zakaz in vitro, czy przynajmniej utrudnienia w zakresie in vitro. Być może ma jeszcze jakieś cele polityczne, cele ekonomiczne być podstawowym może. Podstawowym celem Kościoła, pomijając te tak zwane niskie pobudki, no, bo niskie pobudki to każdy może mieć. To masz na myśli te, które ja wymieniłem? Na ekonomiczne cele na przykład. Dla mnie nie takie ludzkie powiedziałbym. Tak, tak, no ale no, to są tak zwane niskie pobudki. Prawda? Mhm. Jak mówimy o wysokich pobudkach, to Kościół ma jedną. Prawda? Jest nią ewangelizacja. Ewangelizacja no, oznacza... Nie wierzę. No, nie sądzę, żeby to odgrywało jakąś rolę. Ja jednak myślę, że ma. To znaczy chodzi o utrzymanie monopolu narracyjnego. No? To jest główny cel jakby takiej misji Kościoła, przynajmniej tej, którą... Dlaczego mamy... zawsze nakładam taki film, prawda? Jeżeli na przykład islamiści nam mówią, że wysadzają dla Allaha, walczą w imieniu Allaha, kochają Allaha i chcą pójść do Allaha, to dlaczego właściwie mamy im nie wierzyć i mamy uznawać, że wszystkie inne powody są ważniejsze niż ten, o których mówię? Jeżeli jednak Kościół mówi, że chce ewangelizować i że... porusza się w pewnej domenie, którą uważa za sakrum i uważa ją za ważną, no to uwierzmy Kościołowi i pozwólmy... Nie, ale ja Kościołowi nie mogę uwierzyć. Ja tutaj z pozoru bronię Kościół, ale tak naprawdę... Kościół to mówi... Robisz ze mną wywiad, to pozwól mi powiedzieć. Nie, nie, ale no oczywiście, tylko odniosłem się tylko do tej części. Więc ja jednak uważam, że Kościół... można uważać tą optykę za dziwaczną, można ją uważać za, jakby to powiedzieć, nieprawdopodobną. No, a jednak uważam, że on działa w znacznej mierze w oparciu o taką logikę. I ta logika powoduje, że on zawsze będzie dążył do utrzymania tego monopolu narracyjnego. I dlatego też potrzebny mu jest sojusz z władzą i dlatego też mu są potrzebne pieniądze, aby cały czas jak gdyby umacniać i obudowywać pewną fasadą materialną tę przewagę narracyjną. Również, jeżeli już uzyskuje odpowiednie siły i środki, jest w stanie przeprowadzać zmiany prawne, znowu w zgodzie z tą narracją, którą narzuca. No. I teraz, jak mnie pytasz, jaka jest korzyść Kościoła z otrzymywania właśnie relacji z takimi protofaszystami jak Macierewicz? Nie, to ty mnie zapytałeś. Przepraszam, dobra. No ale to jakoś tam wynikało z wcześniejszej naszej rozmowy, no to ja widzę to w ten sposób, prawda, że jedni i drudzy świetnie do siebie pasują, ponieważ jak posłuchasz pana Macierewicza, przynajmniej przez ostatnie 10 lat, to co on opowiada na klubach Gazety Polskiej, innych takich, no to jest to cały czas powtarzanie właśnie tego też, co powiedział Jarosław Kaczyński w Jasnej Górze, że w Polsce jest tylko jeden system moralny, jest to system doktryny katolickiej, a więc bazą etyczną, którą chce wspierać się ten obóz rządzący, jest właśnie narracja Kościoła. Jest to bardzo wydajna synergia, która, no jak widać, pracuje. Moim zdaniem nie pracuje w ogóle poza tą sferą polityczną, bo Kościół w tej chwili jest blisko władzy, a tylko się domyślam, słusznie lub nie, że ta jego rola jako partnera władzy jest w gruncie rzeczy drugorzędna, czy jest traktowany jako instrument. Trochę mnie rozbawiło, co tylko częściowo udało mi się przed chwilą powiedzieć, że w tej rozmowie ja się martwiłem, że to stanowisko, które ja tu zajmuję, będzie znowu postrzegane jako obrona Kościoła. A wcale tak nie jest. Mi chodzi tylko o to, jaką rolę Kościół odgrywa, moim zdaniem, o wiele mniejszą. A teraz wydaje mi się, że ty, jak podnosisz i postulujesz, przynajmniej w ramach naszej rozmowy, żeby poważnie traktować to, co Kościół mówi, okazuje się moim zdaniem w jakimś tam sensie obrońcą Kościoła jako organizacji, instytucji czy pewnej subkultury, której naprawdę być może przede wszystkim zależy na ewangelizacji, jakoś tak rozumianej no, etycznie, szlachetnie, czyli że to jest szczery, nie wiem, może nawet zależy im na zbawieniu. Myślę, że wszyscy młodzi chłopcy, którzy idą do seminarium, prawda, na początku myślą właśnie o pojednaniu z Bogiem, a dopiero potem są demoralizowani, o czym pisał Tadeusz Bartuś. No to tym pisze się już od lat. No, Kotliński, którego może nie wypada wymieniać na ostatnie wydarzenia, już też pisał o tym 15 czy 20 lat temu. Ojca Ludwika Wiśniewskiego, który się tutaj wypowiada krytycznie Kościoła, no, nie podejrzewam bynajmniej o to, że jako osoba... No dobrze, ale on krytykuje Kościół. Tak, tak, ja tak. Przed chwilą mówiłem ale on, o Kościele on krytykuje jako Kościół, instytucji politycznej. Wychodząc z pozycji ewangelicznych, prawda? Tak, tak. Nie, ja nie twierdzę, że w Kościele takich ludzi w ogóle nie ma.
tylko wydaje mi się, że ta polityka i zwłaszcza poparcie dla takiej formacji jak PiS, to akurat nie jest pomysł, idea krytycznych teologów, dość liberalnych przy tym, jak ojciec Wiśniewski, czy drugi wymieniony przez ciebie dominikanin, Tadeusz Dostatni, tylko no, tego mainstreamu polityczno-kościelnego. Nie, no, strona kościelna uznała, tak jestem głęboko o tym przekonany, prawda, obserwując sytuację kościołów zachodnich, prawda, że podjęcie tego dialogu z demokracją dla kościoła się kończy fatalnie. No, no to jest taka konkluzja. I tak to, wychodząc z tej analizy uznali, że jednak lepsze jest wspieranie takiego trochę zamordyzmu, który może nie podoba się liberalnym lewicowcom, prawda, ale daje stabilną pozycję kościoła i utrzymuje cały czas tę przewagę. Przewagę, ty mówisz narracyjną prawdopodobnie, a ja bym powiedział polityczną. Słuchaj, tu się stało coś, co przewidywałem na początku, że może się wydarzyć, mianowicie nastąpiło ogromne zbliżenie w tym punkcie naszych stanowisk. Śmiesznie się złożyło, bo ja wręcz tę tezę wygłosiłem kiedyś w dyskusji z Tadeuszem Bartosiem w Radiu Talk FM, że właśnie dlatego Kościół popiera autorytarne warianty, autorytarne formacje polityczne, że właśnie tak to rozpoznał. No, zdaniem Bartosia tych może 8 lat temu, czy 7, oni nie są tacy mądrzy, powiedział mi, pamiętam, Tadeusz Bartosz. Czy pan myśli, że oni są tacy mądrzy? W sensie taktyczno-politycznym chyba miał na myśli. Ale ja jednak z tym się zgadzam. Dostrzegam wielu niegłupich tylko ludzi w kościele. No to jest, co to znaczy niegłupi, czy politycznie, czy w sensie jakimś etyczno-filozoficznym? Zawsze jest złą mnie chodziło strategią uważanie o chytrość polityczną. Zawsze uważam, że jest złą strategią zakładanie, że wróg jest głupszy. A nie, no to właśnie ja założyłem, że jest przynajmniej mądrzejszy w sensie chytrości politycznej. A chciałem odwołać się jeszcze do pewnych konkretów swojego tekstu. Piszesz na przykład w jednym miejscu o tym, że strona kościelna, nie pamiętam dokładnie tego zdania oczywiście, kompulsywnie wzywa do intronizacji Chrystusa. A nie strona kościelna. To właśnie jest bardzo interesujące zjawisko społeczne. Ten nurt. Taki. Tak, tak. A to jest znowu no, pewne zderzenie tej narracji kościelnej w Polsce, która jest ściśle połączona z pewnym mitem narodowym, który w Polsce zafunkcjonował tak naprawdę od momentu upadku powstania styczniowego. Ja tutaj przywołuję teorię Roya Rappaporta, to jest taki antropolog, który badał przede wszystkim kultury papuasów nowogwinejskich, ale tym centrum jego rozpoznania antropologicznego było zjawisko rytuału, prawda? I wydaje mi się, że dostrzegam nośność tej teorii w opisie właśnie tego charakterystycznego, tej zbitki Polak-Katolik, prawda? Gdzie nie jest tak dla Polaka, katolika istotne credo katolickie, prawda? Że ten treść objawienia religijnego jest tak naprawdę marginalna. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z funkcją rytuału, taką tożsamościową, i to jest to funkcja tak zwana indykatywna, czyli poprzez rytuał budujemy swą odmienność od innych toposów kulturowych, które w okresie zaborów tutaj nam dominowały. I Kościół cały czas ten talizman rytuału dzierży i jest w stanie oddziaływać nim na społeczeństwo. Natomiast oczywiście, ponieważ czas płynie, zmieniają się warunki socjologiczne na całym kontynencie europejskim, no to też siła tego rytu blednie. I ja zauważam w narodzie polskim, zwłaszcza w takiej, to brakuje dobrego określenia, no, to się mówi starsi mieszkańcy małych miejscowości, ale cokolwiek, tak samo dużo młodych ludzi jest na to podatnych, no, czuje się
że coś im ucieka, bo my jako ludzie bardzo dobrze na ogół odczuwamy stratę, no, i pewną pustkę, która się wytwarza wokół pojęć, które znikają, pewnej utraty pewnej treści, prawda? Natomiast zanim się coś nam nowego wyklaruje w polu widzenia, to jeszcze nie widzimy, że zostanie to niebawem wymienione jakąś nową treścią. Jeszcze tej treści nie przewidujemy, nie wiemy. Więc jest rozpacz po prostu, taka dramatyzm tego, że to wyparowuje, że jest tego coraz mniej. I w związku z tym naród chce tak oddolnie, abyśmy utwierdzili i utrwalili ten znikający topos w postaci takich właśnie no, bardzo już irracjonalnych zachowań, jako nowy rytuał wprowadzić tę tradycję Chrystusa Króla. I problem polega na tym, że jest to... Czy powiedziałeś, naród chce? Tak, tak, to jest z dołu, z ludu. To przecież te babinki, które w tych chustach rycerskich gdzieś wystają całymi nocami pod figurami, to nie potrzeba tam... Ksiądz prawa wystarczy, że palcem skinie, one już biegną, prawda? Tak, tylko jaki to jest procent Polaków? A to jest moim zdaniem całkiem jakieś tam parę procent. To nie jest tak, że w ogóle wziąć i ten. To jest całkiem parę procent, prawda? I to wytwarza pewną bazę, pewien nastrój absorpcji irracjonalnych treści, które w ogóle funkcjonują i którymi Kościół cały czas nasącza, prawda? Bo ma z tego pewną korzyść. On manipuluje tym potencjałem lęków, prawda? I dokładnie ci sami ludzie, którzy będą korzystać z porad duchowych ojca Baszobory, będą tymi rycerzami Chrystusa broniącymi figury w Poznaniu, prawda? Tak, tak, to oczywiście. Tylko tu chciałem powiedzieć, co może nawet jest jakaś główna myśl, co moje główne zastrzeżenie wobec nie tylko tego artykułu, ale tej narracji, jak już zaczynam się jakoś przyzwyczaić do tego słowa, że zjawiska marginalne podnosi się tutaj do zjawisk takich, które stanowią jakieś realne zagrożenie w skali państwa, bo tutaj... A to nie jest marginalne, przepraszam cię, to jeżeli moim zdaniem, parlament się sam tym zajmuje. Sam przed chwilą powiedziałeś parę procent. Tak, jak się pojawia raz na parę lat po raz tam kolejny propozycja tej intronizacji Chrystusa Króla, no to jest to powszechnie wyśmiewane. To chyba nawet nigdy nie było głosowane, czy było głosowane, no i nie zostało przegłosowane w każdym razie. I naprawdę wydaje mi się, że akurat ty piszesz o kompulsywnym, no to już zostawmy to. Ale to zdanie ja zacytuję, bo znalazłem ten fragment. Pojawienie się zatem w narracji tradycyjnie zakorzenionych polskich katolików kompulsywnego żądania intronizacji Chrystusa na króla Polski komunikuje nam dramatyczny poziom społecznego lęku przed utratą dotychczasowego kodu kulturowego, jego rozpuszczeniem się w otwartej Europie różnych kultur i tradycji. Dokładnie. Więc moim zdaniem sposób, w jaki to zdanie jest zbudowane i myśl, jaką wyraża, właśnie sugeruje, że to jest jakieś realne zagrożenie, bo używasz takich słów, jak komunikuje nam dramatyczny poziom społecznego lęku, tak, a nie jakiegoś marginesu no, ale jak teraz popatrzysz, ten najbardziej taki hardkorowy element chce Chrystusa Króla. Mniej hardkorowy element będzie mówił, prawda, że zagrażają nam najbardziej na świecie muzułmańscy imigranci. No ale to już jest zupełnie co innego. Nie, to jest jakby cały czas... Ja to widzę w płaszczyźnie walki toposów, prawda? A nie w postaci zagrożenia terrorystycznego, którego tak naprawdę w Polsce nie ma i jak na szczęście na razie nie zapowiada się, żeby... Z całą pewnością nie ma, ale w każdym razie zagrożenie terroryzmem, nawet jeśli jest nieuzasadnione, czy wynika no, z różnych nie do końca racjonalnych przyczyn, czy też różnych narracji, jest no, bez porównania mniej irracjonalne, czy wręcz szalone, niż domaganie się intronizacji Chrystusa Króla, to chyba się zgodzi. Dobra, a no co w takim wypadku powiesz, jeżeli spotkałeś się z taką argumentacją, prawda, że, bo to no, jeżeli się zastanawiam na przykład skąd taki potencjał antysemityzmu, prawda, który gdzieś tam ciągle funkcjonuje, lęku przed oddaniem, nie wiem, honoru poległym jedwabnym, prawda, skąd takie potrzeby obronne są właśnie? Nie, no to w kulturach trybalnych tak zwanych, które oczywiście też mają jakieś tam swoje wierzenia wymieszane z magią i to wszystko ma charakter tożsamościowy, bez względu na to, czy
ten charakter tożsamościowy wiąże się bardziej ze specyfiką rytuałów, czy bardziej z jakimś tam credo, czy z treścią jakichś tam dogmatów, czy treści wyznania. Na tym polega kultura trybalna. Uważam, że jesteśmy tą kulturą trybalną i religia oczywiście odgrywa w tym pewną rolę, tylko moim zdaniem o wiele mniejszą i coraz mniejszą. I nawet uważam, chociaż chciałem to powiedzieć na zakończenie, ale już rozpędu powiem teraz, że podtrzymywanie tej takiej narracji, jakiejś takiej inwazji kościoła politycznej, która no, w tej narracji właśnie ostatnio się nasiliła, ostatnio, a moim zdaniem osłabła tak naprawdę, powoduje opóźnienie procesów sekularyzacji i liberalizacji. No ja wiem, no, że pewnie gdybyśmy po prostu wzięli i wszyscy zapomnieli, ale chciałem tutaj jeszcze. Nie, chodzi o to, żeby realnie oceniać te wpływy w miarę i nasza rozmowa jakoś temu służy, bo ja też nie wiem, próbowałem pytać, nawet zapytałem w którymś momencie, jak ty byś mierzył te wpływy na przykład procentem elektoratu pisowskiego czy innych. No ja uważam, że ostatnio wzrosł. Że jednak wzrosł. No właśnie, a jeszcze troszkę czymś innym jest na przykład poparcie młodzieży dla Korwin-Mikke, prawda? W ostatnich wyborach to on miał największe poparcie młodzieży, na drugim miejscu był PiS, potem Kukiz. Ostatnie badania pokazują, że chociaż liczba powołań spada, to jak gdyby świadomość wiary wśród tych, którzy są powoływani, rośnie. Tak, tak, no to jest typowe zjawisko dla procesu, w którym dokonuje się jakby marginalizacja, znaczy polaryzacja i marginalizacja. Wtedy to środowisko, które trwa przy czymś, co jest przedmiotem tych procesów, się zwykle albo radykalizuje, albo coś w tym rodzaju. To może być nawet zjawisko pozytywne, bo ja na przykład uważam, że gdyby w Polsce przede wszystkim zmniejszyła się liczba osób wierzących jeszcze znacząco, a ci, którzy by zostali przy wierze, jakoś na przykład poważniej traktowali apele papieża Franciszka, czy jakieś takie diagnozy, że jak ktoś odmawia przyjęcia uchodźcy czy imigranta, to nie jest chrześcijaninem, prawda? Czyli gdyby to credo, jak chyba powiedziałeś, chrześcijańskie było poważniej traktowane w Polsce, to byłoby raczej pozytywne zjawisko, no gdyby to było odmiany raczej liberalnej przynajmniej, a jednak się kształtuje powoli taki kościół, na razie chyba mniejszościowy i niewpływowy politycznie, który no jakoś dopuszcza już, czy przyjął do wiadomości, że nie ma cudów, nie będzie dominował w stopniu takim pełnym wszystkich narracji obecnych w kulturze społeczno-polityczno-intelektualnej, tylko jakoś przyjmuje do wiadomości, że jakiś tam dialog jest konieczny, a może nawet dobry. Na razie w Polsce jednak jest tak, prawda, że większość ludzi chce słuchać, czy jest przekonanych, że jeżeli słyszy różne głosy, to głos biskupa się jest ważny. No ja i Kościołowi bardzo zależy, żeby utrzymać pewien, nie jestem pewien, czy tak jest. Ale chciałem pójść dalej jeszcze, chociaż dostajemy tu sygnały, że czas się zbliża do końca. No ale coś, wydaje mi się, że jak zwykle będziemy rozmawiać trochę dłużej niż planowaliśmy. Nawiązując do tego zdania, które cytowałem, jest tutaj mowa w drugiej jego części o tym lęku i to dramatycznym jego poziomie przed rozpuszczeniem się w otwartej Europie różnych kultur i tradycji. To jest w moim odbiorze, w moim odczuciu no, część tej narracji, której szczególnym przykładem jest cały artykuł. Wydaje mi się właśnie, że no ona jest jakoś spójna, to jest zaletą chyba zawsze, przynajmniej z intelektualnego punktu widzenia. Z drugiej strony jest no sprzeczne z tym, co wiemy o polskim stosunku, o stosunków Polaków do Europy, również do jej aspektów tych kulturowych, do całej Europy. Polacy w tej chwili należą do najbardziej proeuropejskich społeczeństw, powiedzmy, w Europie. Poparcie dla Unii Europejskiej u nas tam jest około 80%, czy 75-80%, w zależności od badania. A całkiem niedawno było przeprowadzone badanie na temat tego, czy Polacy popierają Komisję Europejską, czy też rząd, w sporze tak zwanym o Trybunał Konstytucyjny. No i okazało się, że 56% Polaków popiera Komisję Europejską, a mniej więcej 28, dokładnie dwa razy mniej, popiera rząd. Czyli nawet pisowcy, to jak wynika z badań, nie wszyscy popierają rząd w tej sprawie. No wydaje mi się, że akurat w tym punkcie już myliście jeszcze bardziej niż w innych, bo uważam, że Polacy zupełnie się nie boją Europy i tej różnorodności kulturowej i tak dalej.
Oczywiście jest grupa narodowców, jest rodzina, czy jak oni się nazywają ci od Rydzyka, rodzina Radia Maryja, tak? Są członkowie ONR-u, Młodzieży Wszechpolskiej i tak dalej. Tylko że rzadko kto chyba zadaje sobie trud, żeby zapoznać się z wynikami badań, na przykład na temat słuchalności Radia Maryja. Tu wiesz, jaka jest ta słuchalność? No, jeżeli pamiętam, to jest to mniej więcej stałe, ja w procentach ci nie powiem. No, cała rodzina Radia Maryja to jest około 2 miliony ludzi. Mniej więcej tyle. To ja akurat znam dane procentowe dotyczące słuchalności radia i to się waha między 1,8 a 2% w Polsce. Ale czego? No wszystkich, którzy są badani, czyli dorosłej populacji, no wszystkich, całej populacji słuchaczy, wszystkich stacji radiowych. Czy populacji słuchaczy, czy populacji Polaków? Nie wiem. Bo to jest istotna różnica. To nie, no jest istotna różnica, na to akurat parę miesięcy temu, jak ostatnio czytałem te wyniki badań, ja nie zwróciłem uwagi, no ale no, bo jeżeli chodzi mamy o populację taki... słuchaczy, no to bym się może i nie zdziwił, prawda, dlatego, że większość ludzi to po prostu słucha sobie radia na zasadzie stacji muzycznych, prawda, jeśli entuzjastów radia gadanego w ogóle jest niewiele. No tak, ale jednak stacji komercyjnych, które są w większości jakoś tam w sensie komercyjnym, liberalne, słucha po kilkanaście procent. Oczywiście nie stacji informacyjnych, bo słuchalność TOK FM czy RDC przed przemianą była jakoś podobna, albo nawet w przypadku RDC, który miał zasięg lokalny, mniejsza niż Radia Maryja, no ale to nadal jest maleńki procent. Tak samo jak maleńkim procentem są tak zwani katole. I to ja tutaj cytuję tych katoli. Byłem świadkiem kilka miesięcy temu demonstracji w Warszawie kilkusetosobowej, łysoli, takich chuliganów futbolowych i tak dalej. No, ja ich nazywam bandytami faszystami. Ogólnie to jest tak. Oni krzyczeli, tylko chciałem ich zacytować, bo to jest bardzo samo w sobie ciekawe, nie moja myśl, tylko to, co oni krzyczeli, idąc przez Warszawę, krzyczeli ole, idą katole, ole, idą katole. Tak, to jest ta grupa, o której tutaj piszesz jeszcze w innych miejscach, bo zwracasz uwagę na przykład, to bardzo dobrze, że zwracasz na to, że arcybiskup Dec bierze udział w przystankach niepodległości. To są Solidarni takie... 2010, tak, no. To jest taka impreza organizowana przez Ewę Stankiewicz. No to oczywiście świadczy o poparciu biskupa dla takich już protofaszystów, czy zupełnie faszystów i co do tego pełna zgoda, że niektórzy arcybiskupi, być może nawet większość, bo większość podobno popiera Rydzyka, popierają takie skrajne, bliskie faszyzmowi formacje w Polsce. Tylko że ja się zastanawiam, czy oni w ten sposób umacniają swoją pozycję, czy osłabiają swoją pozycję. Bo jednak te wszystkie formacje mają no, śmiesznie małe poparcie, na przykład strony internetowe, czy ONR-u, czy Młodzieży Wszechpolskiej, ileś tych stron mają. Gazeta Wyborcza pisała, że mają ogromne poparcie rzędu 18 tysięcy na przykład. No to jest bardzo dużo niepokojące, to jest, że mamy tylu faszystów w Polsce. No ale to jest jednak marginesik i kto wie, czy Kościół, wiążąc się z tą formacją, nie zmniejsza swoich wpływów. Słuchaj, Andrzej, ja to widzę w ten sposób, że i tak w każdych warunkach społecznych zasadnicza większość, to pewno będzie ten 90% społeczeństwa, jest w zasadzie politycznie indyferentne. Żyje swoimi sprawami, absorbując pewne treści, tak jakby trochę stadnie realizując pewne swoje dyspozycje polityczne związane z wyborami. No. W związku z tym tak naprawdę nie oni stanowią bazę, tylko bazę dla każdej formacji stanowią ci, którzy są bardziej gorący. No i każdy spotyka w swoim życiu ileś osób, no i nawet jeżeli nie jesteś specjalnie zainteresowany polityką, odbywasz rozmowę. No i w pewnym momencie jest tak, że zderzasz się z narracją, która jest inna niż taka, do której przywykłeś, ale jest przekonująca dla ciebie, bo nie znasz innych argumentów, które jesteś w stanie łatwo odeprzeć, albo tak naprawdę nie zależy ci nawet na tym. No? I to są te wszystkie rodzinne rozmowy przy stole, to są te wszystkie sytuacje spotkań kolegów w knajpach i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy kilka osób, które są gorące, aby tak naprawdę
pewien sposób oddziaływać na swoje środowisko na tyle wyraźnie, że kiedy dochodzi do pewnego kryzysu politycznego albo do pewnej takiej decyzji, ludzie mówią, no dobra, słuchaj, no ale Staszek tak mówił, mają rację. No? I oczywiście to jest dosyć strywializowana taka tutaj moja opowieść, prawda, dotycząca mechanizmów być może politycznych, ale jeżeli popatrzeć na to, co w tej chwili, ja jestem, no nie potrafię się pozbyć tego wrażenia, że KOD i ta opozycja, która w tej chwili bardzo manifestuje swoje przywiązanie do demokratycznych standardów, prawda, właściwie no, jedynie może czekać na upadek PiS-u z zewnętrznych powodów, ponieważ właśnie ta narracja, którą tutaj w tej chwili przedstawiają, no w ogóle rozbija się o ścianę, czyli ludzie, mówiąc krótko, no, nie dostrzegają, nie czują się prześladowani, może się czują dyskryminowani. No, ale 56% poparło Komisję Europejską w sporze z Trybunał. No ale co z tego? To pokazuje, że dwa razy więcej ludzi w tej sprawie popiera Komisję. No, może tak było pytanie ułożone. No. Ale to prawda, może przy innym... Tego typu badania oczywiście nigdy nie są konkluzywne, pełna zgoda, ale, no, ale to jest najlepsze, co mamy. Niestety no, nie mamy lepszych narzędzi do badania opinii publicznej. Najlepszym narzędziem do badania opinii publicznej są wybory. No, ale wybory nie pokazują... Popularność pana prezydenta Andrzeja Dudy, mimo w ogóle głos, które on opowiada i kuriozalnych zachowań, rośnie. Prawda? Tak, tak. No tak bo dalej, on się tak ludziom dalej. Podoba. Ja odbyłam wiele rozmów w małym miasteczku podwarszawskim na temat poparcia dla Dudy i dla Szydło. I widzę, że ci ludzie po prostu kochają Dudę i Szydło, ale przecież nie dlatego, że tu Kościół odgrywa jakąś rolę. Ci sami ludzie być może dlatego też popierają Komisję Europejską, bo mają, nie wiem, jakieś takie wyobrażenie na temat Komisji Europejskiej, a nie inne. Nie, albo akurat w tym sporze uważają, że prezes Rzepliński jest poszkodowany. Ci ludzie, o których mówię, którzy popierają PiS, biorą udział w wyborach, w badaniach tego typu, i tutaj zwróć uwagę, 56 i 28 to nie daje 100, spory procent ludzi nie wie, co ma powiedzieć i ci ludzie, o których mówię, nie odpowiadają, bo nie mają pojęcia. Natomiast no jednak większość Polaków w tym sporze stoi po stronie nie tylko Trybunału, ale wręcz Komisji, która jest tym obcym ciałem, przed którym tutaj przestrzegasz. I oczywiście jest tak, jak piszesz, że w Kościele, czy na obrzeżach Kościoła, czy gdzieś między Kościołem a tymi kibolami, którzy w ten sposób stają się katolami i część Kościoła też przestaje być katolickim Kościołem, a staje się katolskim Kościołem, prawda? Że to samo w sobie potępiam co najmniej tak samo jak ty, czy tak samo jak ty, ogólnie mówiąc. Tylko cały czas rozmawiamy, spieramy się i niestety będziemy musieli kończyć, bo bateria się w kamerze wyczerpuje. Ale rozmowa jest o to, ciekawa. O to, na ile to ma wpływ na bieżącą sytuację, na ile to rzeczywiście oznacza realne zagrożenie, a na ile Kościół w ten sposób być może się marginalizuje, a realne zagrożenia są gdzie indziej. Bo jeżeli ja bronię tego stanowiska, które tutaj przyjąłem, no i które jest moim stanowiskiem w jakiejś mierze takim konsekwentnym od jakiegoś czasu, to głównie dlatego, że nie chodzi mi o to, żeby pomniejszać zagrożenia ze strony Kościoła, tylko o to, żebyśmy otworzyli oczy na rzeczywiste zagrożenia i może o tym porozmawiamy następnym razem. Dziękuję bardzo, bo naprawdę musimy kończyć. Dziękujemy bardzo.